Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj do Was przychodzę z moją, jak i chyba Waszą ulubioną serią, a jest to seria pakowanie walizki na wakacje. W tym roku wakacje wyglądają tak... nieciekawie. I słuchajcie, na przykład moje, pewnie jak i większość z Was, zostały odwołane. Ja miałam w planach lecieć na IFA, później jeszcze z rodzicami spełnić moje największe marzenie, czyli Amerykę Południową, ale niestety się to nie udało, plany zostały odwołane. W Stanach wydaje mi się, że teraz tak naprawdę jest najgorzej. Gdybym chciała polecieć, czekałaby mnie na miejscu dwutygodniowa kwarantanna, a to nie o to. Wydaje mi się, że chodzi w podróżowaniu, nie chodzi o to, żeby po prostu pojechać i tam być, tylko żeby jednak spełniać marzenia i zwiedzać te różne miejsca i po prostu korzystać z tego, że jest się na jakimś wyjeździe. Co prawda moje wakacje zostały odwołane, już myśleliśmy, że nigdzie nie pojedziemy, ale okazało się, że udało się zarezerwować 2 tygodnie na Malediwach. Bardzo się z tego cieszę, co prawda ja już na Malediwach byłam, moi rodzice także, no i co? I fajnie, że tam w końcu będę mogła wrócić, bardzo się z tego powodu cieszę. Wyjeżdżam na 2 tygodnie, tak jak powiedziałam, od 12 sierpnia do 26 sierpnia. Tak, także wyjeżdżam na 2 tygodnie, jutro, czyli w środę, bo nagrywam to dzień wcześniej. Mam wylot o godzinie 10, chyba 15, albo coś w tym stylu, z lotniska we Wrocławiu i najpierw lecimy do chyba Frankfurtu, z Frankfurtu do Doha, z Doha na Malę, z Malę na taką inną wysepkę samolotem i potem z tej wyspy jeszcze statkiem, czy tam łodzią, czy czymś tego typu. Powiem wam, długa podróż, ale słuchajcie, bardzo się cieszę, że mogę razem z wami, tak jak co roku, pakować się na moje wakacje. Myślę, że bez zbędnego przedłużania czas rozpocząć ten odcinek. Oczywiście, jeżeli wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, a ja będę nagrywać takich odcinków dla was więcej. Walizka, którą w tym roku biorę, jest to walizka firmy Samsonite. Nie mam pojęcia, jak się czyta tą nazwę, już któryś raz pokazuję wam ją i nigdy nie wiem, jak ją przeczytać, ale tak się prezentuje jej logo, proszę bardzo. Moja to jest ta wersja chyba największa i jest to ta wersja czarna, czarny walor kolorystyczny. Tak się prezentuje, jak widać. Jest już poobijana, poździerana w niektórych miejscach, ale powiem wam, że to jest najlżejsza walizka, jaką mamy i oprócz tego walizka, która wytrzymała już naprawdę mega długo, dlatego ja ją uwielbiam. Z przodu właśnie przez to, że była poździerana, między innymi poprzyklejałam ją różnymi naklejkami, te naklejki też się już poździerały. Jak jeszcze znajdę jakieś szufladzie czy coś w tym stylu, to na pewno naklejam na przykład tą Charlotte'kę z PLN Lala, bo ona wygląda chyba najgorzej, tak samo ja, Bunny, Make It Fun. No ale zobaczymy. No i co? Tak się prezentuje ta walizka już. Wydaje mi się, że nieraz wam ją pokazywałam, że także każdy dokładnie wie, jak ona wygląda. Otwieramy walizkę i czas na oficjalne pakowanie. Nie liczyłam, ile mam koszulek, ale jeżeli oglądacie mnie nie pierwszy raz, to wiecie, że ja zawsze biorę ich na zapas, także zacznę od takich zwykłych koszulek, po prostu na krótki rękawek i pierwsza z nich to taka, ona jest z Zary, z taką myszką Miki. Następna jest z Tomiego jeansa, taka zwykła, różowa. Kolejna to taka z Guessa, z palmami i tym takim ich klasycznym trójkącikiem. To jest chyba ich najpopularniejszy wzór. Następnie kolejna koszulka z Zary. Taka, to jest taki bardziej crop top z dużym dekoltem. Można go tak tutaj związać. Jest bardzo ładny, fajnie wygląda. Także wydaje mi się, że idealny na takie wakacje. Następnie koszulka z Zaful, tęczowa z napisem Happy. I chyba ostatnia już, możliwe, że coś pominęłam, ale wydaje mi się, że nie. Taka koszulka z Sinseya, zwykły, biały crop top. Teraz przechodzimy do takich tank topów, czyli koszulek po prostu na ramionczkach z odkrytymi ramionami i tego typu różnych rzeczy. Pierwszy to z H&M-u, taki, z taką falbanką. Kolejny z Hollistera, on nie jest tak na ramionczkach, tylko to jest taki bardziej, wiecie, tak na głowę, tak to się prezentuje, taki różowy. Kolejny również z Hollistera, taki biało-niebieski z guzikami. Następnie z Zaful, zwykły, czarny topik na ramionczkach. Teraz takie typowo berszkowe topy. Jeden w wersji takiej kremowej, drugi w wersji różowej i trzeci i ostatni w wersji czarnej. Kolejny topik to taki zwykły top na ramionczkach z takimi mega cieniutkimi tymi ramionczkami z Zary. To już nie taki tank top, tylko bardziej hiszpanka z Terra Nova, ona jest mega stara. Ja kupiłam w ogóle kilka takich koszulek i one mi się bardzo dobrze sprawdzają, także naprawdę Terra Nova zaskoczyła mnie z jakością. Kolejny tank top, już chyba w sumie ostatni albo przedostatni, taki z Zaful z takim motywem tie-dye.
Następnie Hiszpanka, ona jest ogólnie z Zalando, z jakiegoś takiego sklepu. Jak ktoś będzie zainteresowany, to sobie go wyszuka. No ale taki zwykły, proszę bardzo, tak to się zakłada. I teraz ostatnia kategoria, jeśli chodzi o koszulki, czyli body. I mam trzy body. Pierwsze to takie neonowe z guziczkami z Bershki. Nigdy nie wiem, jak składać body. Jak to się robi? Kolejny również na takich cienkich ramionczkach, jak był wcześniejszy top z Zary. I ostatni to takie body jakby cieliste z napisem All I want in life is pancake. Okej, koszulki włożone tutaj do walizki. Nie składałam ich jakoś tak na, wiecie, jak najmniejsze kosteczki, bo mam miejsca dużo, ale chcę, żeby one były jak najbardziej płaskie. Także są złożone tak dość na płasko. I teraz przechodzimy do dołów, czyli do krótkich spodenek. Pierwsze to są takie materiałowe spodenki z taką jakby koronką. One są śliczne, mam je już od wielu, wielu lat. I one są ze sklepu Amisu. Następnie taka wiązana spódniczka z guzikami, ją ogólnie kupiłam w Stanach i ona jest z American Eagle. Shorty takie najzwyklejsze z H&M-u, szare. Spódniczka, to są w ogóle spódnice, spodenki, bo wygląda jak spódniczka, wiązana jest na też zamek tutaj z boku, ale ogólnie to są spodenki. Kolejne shorty to takie jakby beżowe, coś w tym stylu, z tutaj z takimi jakby aplikacjami. One są z Pull&Bear'a. I ostatnie to takie shorty najzwyklejsze z Bershki. Okej, położyłam to tutaj z boku, obok koszulek i lecę po kolejne rzeczy. Okej, wróciłam i lecimy z kolejnymi rzeczami. Może zacznę od takich dodatków, które tutaj przyniosłam i jest to po prostu biżuteria. Mam ją w takiej kosmetyczce, nie pamiętam skąd mam tą kosmetyczkę. I dodatkowo do tego, oprócz tej biżuterii, osobno mam taką opaskę z muszelkami. Proszę bardzo, tak się prezentuje, taka złota. No i teraz tutaj cała kupa biżuterii. Okej, i pierwszą rzeczą, którą mam, to jest taka gumka do włosów, do robienia takich jakby ozdobnych kucyków. Ona jest z Klersar, chyba tak to się czyta tą nazwę, czegoś takiego. Małe gumki, recepturki do robienia właśnie tych warkoczyków. I do robienia tych warkoczyków od razu mam w takim malutkim woreczku. To jest ogólnie woreczek, w którym dostałam biżuterię od Martyny na urodziny. Ale to, co tutaj jest, to tutaj nie ma żadnej biżuterii, tylko tutaj są... Proszę bardzo. Koraliki do tych warkoczyków. No, także tak się prezentuje. Takie warkoczyki mam zamiar sobie robić. Wydaje mi się, że są śliczne i dodają takiego uroku. Ale nie każdemu się mogą podobać. Mi się podobają. Kolejne dwie rzeczy to kolczyki. I w sumie trzy, bo mam więcej tych kolczyków tu. I tak, pierwsze to są takie zwykłe kółeczka z H&M-u. Drugie to są takie wiszące muszelki. Nie wiem, czy je założę. Pierwszy raz będę w sumie na sobie miała, ale wzięłam je, znalazłam. Nawet nie wiem, skąd one są. One są chyba z jakiejś takiej, wiecie, taniej stronki z biżuterią na Instagramie, która się wyświetla. Tutaj biorę kilka takich par kolczyków, między innymi złote serduszka, srebrne palmy i takie gwiazdki. I tutaj jest jeszcze nausznica z boku. Oczywiście gumki do włosów, bransoletki, bransoletkę biorę taką tęczową, nie będę na nie wszystkie łapać ostrości, bo to by trwało za dużo, za długo. Taka z żółwikiem, proszę bardzo. Jakieś takie zwykłe koraliki. O. I ostatnia to muszelki takie na nogę zwykłe. I ostatnie, czyli ostatnia część, czyli naszyjniki. Pierwsze to takie jakieś takie zwykłe hawajskie, nie wiem jak to w ogóle nazwać, nie wiem czy to będę nosiła, znalazłam, więc biorę. Muszelki, muszelki takie zwykłe, to było gdzieś kupione w internecie. Literka W, ona tutaj jest tak jakby wisiorek jest związany wokół niego, ale to W jest z Zozo Design. I ostatni to taki naszyjnik z jakiejś sieciówki, nie pamiętam jakiej, chyba to możliwe, że to był H&M. No dobra, ale nieważne, ale taki naszyjnik, na pewno na miejscu go rozplączę, jak będę chciała go użyć. Teraz wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, tylko po to, żeby Wam pokazać. No i taką kosmetyczkę pakuję właśnie do tej jedynej przegródki, którą mam w tej walizce, czyli tutaj. Mam tutaj też taką osobną torebkę, którą zaraz Wam pokażę, ale jeszcze Wam pokażę rzeczy, które są w środku. Mamy tutaj oczywiście podpaski, tampony, czapeczkę, taką z Super Dry'a, którą mama mi kupiła w filmiku, moja mama kupuje mi ubrania. Powiem Wam, że ani razu jej na sobie jeszcze nie miałam, bo w sumie o niej zapomniałam, ale jest bardzo fajna.
Mam tutaj również paski, nie wiem czy z pasków będę korzystać, ale wzięłam jakby co? Dwa walory kolorystyczne, ale chyba zrezygnuję z tego srebrnego. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby go brania. Srebrny odłożę, biorę tylko w złotym. Proszę bardzo, taki pasek, on jest z H&M-u i dodatkowo do tego biorę jeszcze jakby taką tasiemkę, która też mi właśnie służy jako pasek. On był w osobnych shortach. Proszę bardzo, kolejna rzecz to z Victoria's Secret takie malutkie coś. To jest ogólnie na telefon, głównie na telefon. Wkładacie sobie go tutaj po prostu, zamykacie, tutaj z tyłu jest też na karty, więc to jest takie bardziej na przykład, żeby zabrać sobie na kolację, jakbym potrzebowała, właśnie chciała mieć przy sobie telefon, a wiadomo, tam będziemy jeździć rowerami, więc może mi się coś takiego przydać. No ale oprócz tego takiej malutkiej mam też taki koszyczek, który kupiłam w Zarze. On jest bardzo śliczny, taki jak widać na paseczku. Proszę bardzo, można go sobie tak założyć, ale można go też trzymać o na tych drewnianych rączkach i w dwie strony to wygląda bardzo fajnie. To raczej pójdzie na drugą stronę, więc na razie to odkładam na bok. I co? I teraz stroje kąpielowe. Wiadomo, nie mogę wziąć jednego stroju na Malediwy, bo tam będę się kąpać praktycznie codziennie. I jakby te stroje byłyby całe mokre, i więc wzięłam w sumie dużo tych stroi, możliwe, że za dużo. Ale przynajmniej będę miała ładne, urozmaicone zdjęcia na Instagrama w różnych strojach. A więc co? Pierwszy to taki różowy, neonkowy, z takimi ładnymi plecami. I on jest z Zalando. Kolejny strój to proszę bardzo taki dyniowy strój. On jest z Kaprze. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak w nim wyglądam, to zapraszam na haul zakupowy z Kaprzem. Następnie również z Kaprze, czy tam Kapsi, czyli nie wiem, jak się czyta tą nazwę. Taka góra zielonkawa z taką falbaną i takie majtki. Taki żółty strój, on jest z H&M-u. Proszę bardzo, góra i dół. Następny to kolejny żółty, tylko w paseczki, trochę intensywniejszy jest ten kolor. Tak prezentuje się góra. I on jest również z Kapsi. Kapsi. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. I ostatni jest z Zaful. Tak się prezentuje dół. O, tak się prezentuje dół. I góra. Proszę bardzo. No, i to są wszystkie stroje, które biorę. Jest ich dość sporo, ale wydaje mi się, że tyle będzie dobrze. No, tam się będę kąpać serio codziennie, więc jakby, no, potrzebne mi są stroje chyba, nie? Okej, zapakowane i te stroje położę póki co tu. Nie wiem, czy tutaj będzie ich takie, wiecie, końcowe miejsce, ale na razie położę je właśnie w tym miejscu. No, więc wzięłam kilka sportowych stroi, bo tam jest siłownia i pewnie będę ćwiczyć, więc no, przydadzą mi się. I tak, pierwsza to taka koszulka z Gym Glamour. Taka zielonkawa i do tego mamy takie shorty. To jest jeden jakby sportowy strój. I drugi to taka szara góra i niebieski dół. No i biorę dwa takie stroje. Dodatkowo, proszę bardzo, taki sportowy stanik. On jest chyba z Victoria's. Nie, on jest z Forever 21, tak, on jest z Forever 21, jest bardzo fajny, bardzo ładnie się prezentuje, lubię go. On jest w ogóle był mojej mamy, ale na mojej mamy nie jest już dobry, więc ja go dostałam. I co? I pakuję te stroje, nie wiem jeszcze gdzie. I pierwsze to jest taka koszula, proszę bardzo, taka krótka, z krótkim rękawkiem, ona jest z Zary. I druga to taki kombinezonik, on też jest właśnie tak głównie pod strój, bo jak nie ma się pod nim stroju na przykład, tylko bieliznę, to wiecie, to wszystko wszędzie wystaje i w ogóle, także głównie on jest pod strój, tak się prezentuje tył, tak się prezentuje przód i on jest z Abercrombie. Pierwszy to jest taki kombinezon czarny w białe kropeczki z H&M-u. Taka sukienka, czekajcie, taka sukienka, proszę bardzo, motylki z takim dłuższym dekoltem i tutaj mamy jeszcze taki pasek, żeby wiadomo, obwiązać sobie w ten sposób w talii. I on jest z Mosquito. Następny kombinezon to chyba jest kombinezon, który Wam pokazuję na każdym filmiku z pakowania walizki na jakieś takie, wiecie, tropikalne wakacje. On jest z Review, rozmiar XS. I ostatnia rzecz to jest w ogóle sukienka mojej mamy, ale z racji, że moja mama nie bierze tej sukienki, to stwierdziłam, że ja ją sobie wezmę. Ona jest z sklepu Just Paul. I ona jest taka, no nie wiem, walentynkowa, w takie kwiatuszki jakieś, coś w tym stylu. Nie, wydaje mi się, że będzie ładnie wyglądać. I na pewno mi się przyda, tylko teraz pytanie, jak ją złożyć. I na górę kładę te rzeczy na plażę. Okej, wróciłam i lecimy dalej z pakowaniem. Nie wiem, czy w ogóle jest ostrość.
Chyba jest, okej, i słuchajcie. Kolejne dwie rzeczy, które przyniosłam, to jest jedna sukienka, którą w sumie przed chwilą dostałam od mamy. Mama mi dała, że może sobie wzięła i mi się bardzo spodobała, więc biorę ją. Ciężko będzie mi ją tutaj pokazać teraz, bo ona jest taka, wiecie, że najlepiej wygląda właśnie na kimś. Nie tak jak wisi sobie, ale ona jest ze sklepu Shella i to jest rozmiar w ogóle 36, także dość duży. Ale jest w sumie na mnie taka idealna. I oprócz tego mam taki komplecik, który pokazywałam wam w ostatnim pakowaniu walizki, które nagrałam, jak jechałam nad morze. I tutaj mam taki komplecik, proszę bardzo, tak się prezentuje góra i tak się prezentuje dół. I teraz czas na buty i butów tak naprawdę biorę tylko jedną parę taką krytą, no w sumie dwie, jeśli można to tak nazwać. Większość to klapki i tak, biorę jedną parę klapek, tak się prezentują. Proszę bardzo. Oprócz tego mam takie spersonalizowane, stworzone przeze mnie klapeczki. To ze stronki, którą możecie jakby sami sobie stworzyć klapki. Tak, to są klapki z firmy Lokko. Wybieracie sobie między innymi kolor jakby podeszwy, kolor tego paseczka. Możecie sobie dodać również takie od tej klipsa. Ja sobie wzięłam skrzydełka. Proszę bardzo, tu jest jedno skrzydło, a tu jest drugie skrzydło. No i również możecie sobie wybrać taką wstążeczkę i tą wstążeczkę możecie wiązać na różne sposoby, wokół kostki, wokół klapka, jak tylko dusza zapragnie, możecie sobie to na różne sposoby stylizować, możecie też odczepić, jeżeli na przykład idziecie na plażę, a nie na spacer, to możecie odczepić sobie te wstążki i nosić jako zwykłe japonki. Kolejne buty to są espadryle. Proszę bardzo, takie espadryle z Tommy'ego Hilfigera. I ostatnie buty kryte to są Easy. I zdecydowałam się na Easy z racji, że ja będę jechała jeszcze w jednych pełnych butach i będą to Air Force'y. No, ale wiadomo, że na przykład w Air Force'ach ciężko byłoby mi ćwiczyć, bo to są ogólnie takie duże buty. Nie wiem, jakoś nie przypadam ćwiczyć w tych butach. Chciałam sobie wziąć moje Rocherany, w których najczęściej ćwiczę, jak wiecie, robię jakieś treningi czy coś w tym stylu. Ale stwierdziłam, że Rocheranów już nigdzie indziej poza treningiem nie założę, bo nie lubię w nich chodzić. I dlatego zdecydowałam się na Easy i Avizy i mogę ćwiczyć i mogę też je ubrać tak, żeby chodzić z nich. Także mogą się przydać na przykład na powrotną drogę. Jedna kosmetyczka to jest z kosmetykami kolorowymi, więc teraz wam szybko pokażę, co tutaj mam. Nie mam ich jakoś super dużo, wiadomo, że nie będę się też jakoś mega mocno malować, także tylko to zależy i tak, wiecie, jakby co, jakbym chciała na przykład wyjść, jakbyśmy szli na jakąś kolację albo coś w tym stylu. Pierwsza to jest paletka Revolution Pro z kolaboracją z Natalią Siwiec. Następnie mamy rozświetlacz z Eye of Revolution, jest to Rose Gold Glow. Bronzer, który ja używam jako puder, on jest z Fenty Beauty i ja mam kolor Inda Sun. Puder z Vibo, taki najzwyklejszy, Banana Loose Powder. Dwa korektory, ja aktualnie korzystam tylko z jednego, z tego jaśniejszego, czyli 50 NP, ale wiem, że pewnie na Maldiwach się opalę, więc wzięłam sobie też ciemniejsze 50 CP. Mam również taki zwykły tusz transparentny z Miss Sporty do brwi. Proszę bardzo, z Benefitu taka pomada w takim jakby, wiecie, pędzelku i kredka z Vibo. Tuż do rzęs, co prawda ja mam teraz doklejane rzęsy, doczepiane, dlatego też nie biorę jakichś różnych rzeczy, ale wydaje mi się, że tuż do rzęs może mi się przydać, na przykład jakbym chciała pomalować dolne rzęsy. Dwie pomadki do ust, a raczej błyszczyki. Jeden to jest z Eveline Cosmetics, jakiś taki Maxi Merlip XL, daje śliczny efekt na ustach. A drugi z I Love Revolution, takie zwykła pomadka. Nie będę raczej robić kresek, ale mam również eyeliner z Eveline Cosmetics. I do tego mam taką zwykłą pomadkę do ust. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o tą jakby górną część, to jest to wszystko. Jeszcze zaraz pokażę wam, co mam w tej dolnej. Teraz przechodzimy do tej dolnej i tutaj tak właściwie mam pędzle. Jeśli chodzi o pędzle, nie brałam ich jakoś dużo, bo nie używam dużo pędzli. Do pudru, taki z Rossmana. Gąbeczka, pędzel do rozświetlacza, on jest z Sephory, taki skośny. Zalotka, w sumie nie wiem, po co ją wzięłam, skoro jej nie potrzebuję, bo mam przecież doczepiane rzęsy, no trudno. Dwa pędzelki do cieni, pędzelek do brwi z Anastazji,
taki jakby obcinak do brwi, wiecie, żeby sobie wyregulować. I taką szczoteczkę, którą dostałam u kosmetyczki, która kazała mi tym przeczesywać rano po obudzeniu się rzęsy, żeby po prostu nie były posklejane, poplątane i tak dalej. Teraz kolejna rzecz, zapomniałam pokazać kosmetyczki zanim poszłam. Jest to taka różowa kosmetyczka z Victorii, a ta wcześniejsza to była taka złota, również z Victorii. Najczęściej kosmetyczki mam z Victorii, bo je uwielbiam. I tak, pierwszą rzeczą, którą mam, to jest to antyperspirant pod pach. Kolejny to płyn micelarny z Bioderm, taki malutki, do tego żel łagodzący po ukąszeniu komarów. W ogóle na Maldiwach komarów jest mniej niż w Polsce, bo w Polsce teraz naprawdę się roi. Oprócz tego biorę krem do twarzy z Hello Body Coco Day. Biorę też piankę do mycia twarzy z Hello Body Coco Fresh. Proszę bardzo. Biorę oczywiście sobie soczewki ortokorekcyjne, biorę tą taką pipetę do wyciągania soczewek. I mam też tutaj w takim pojemniczku z Cetaphila, ale nie ma tutaj żadnej emulsji do twarzy, tylko jest tutaj płyn do soczewek, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Oczywiście pozostałą kosmetyczkę, taką, którą spakuje moja mama, gdzie będzie szczotka do zębów, pasta, będą patyczki kosmetyczne, będą waciki kosmetyczne, szampon, odżywka, jakieś pasty, coś w tym stylu, to wszystko zapakuje moja mama. Ja tu jeszcze na pewno muszę dołożyć pewne perfumy, które pójdę od razu, bo później o nich zapomnę. I perfumy, które biorę, to perfumy z Victoria's Secret. Zawsze biorę te same, bo są plastikowe, bardzo ładnie pachną, są takie, wiecie, na co dzień, ale też takie kobiece, na przykład na kolację, także zawsze biorę praktycznie te same. I co, wzięłam też worek z bielizną, nie będę wam pokazywać, co tam jest, majtki, skarpetki i staniki. Pakuję oczywiście buty, bieliznę, kosmetyczki, co prawda z kosmetyku będę musiała korzystać jeszcze dzisiaj, no ale pakuję je na razie tutaj, tak na górę, tutaj w ogóle to już mogę zapiąć. Biorę koszyczek i koszyczek, a może koszyczek tutaj wsadzę w sumie. I proszę bardzo, tak się prezentuje spakowana przeze mnie walizka. Jak widzicie, mam jeszcze mega dużo miejsca, ale to też nie znaczy, że jakby wagowo, bo możemy mieć chyba 20 kilo albo coś w tym stylu. Wiadomo, że możemy sobie wykupić, żeby powiększyć ten bagaż, ale kurczę, fajnie byłoby jednak się zmieścić. I co, zamykam? Aha, piżamę potrzebuję. Dobra, to idę jeszcze po piżamę. Proszę bardzo, mam piżamę i jest to taki dół z Victoria's Secret, taki różowo biało-czarny i do tego mam zwykły stanik sportowy z Kelvina. No, taka piżama, ja lubię w takich rzeczach spać, mi jest w takich rzeczach wygodnie, także składam na pół i składam w bok. Dobra, wydaje mi się, że to wszystko, to już naprawdę chyba wszystko. Jeżeli mi się coś przypomni, to wiadomo, dołożę. Jeśli chodzi o ręczniki, ręczników brać nie muszę, z racji, że będziemy mieli hotelowe ręczniki. Bardzo często mi przypominacie o tych ręcznikach w komentarzach, ale ja tak naprawdę ich brać nie muszę, bo najczęściej są, a jak nie ma, to po prostu je biorę. A więc co, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli coś takiego wam się podobało, oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo to bardzo ważne, jeżeli nie chcecie przeoczyć następnych odcinków. No i co, zapraszam was również na mojego Instagrama, bo jeżeli nie mamy na YouTubie, to jestem właśnie na Instagramie. Jeżeli nie ma jakiegoś filmiku, to informuję was tam o tym. Także zapraszam bardzo serdecznie na mojego Instagrama. A ja już się z wami tak naprawdę żegnam. Odezwę się pewnie za niedługo z nowym filmikiem. Może już tym razem będzie to filmik z Malediwów. Zobaczymy, postaram się dużo tam dla was nagrywać. Chcę wykorzystać ten wyjazd, jeśli chodzi o mój kanał. Także spodziewajcie się wielu filmików. No i co, a ja już lecę, także co, widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i cześć!